Chcę wam dzisiaj powiedzieć o potężnym dziele Jezusa, które dokonało się na krzyżu Golgoty. Wielu ludzi, praktycznie każdy z was, wie i słyszał o krzyżu Golgoty, ale z tym wiąże się coś więcej. Ja tą wielką tajemnicę wiary odkryłam 5 lat temu. Odkryłam to, co osobiście zrobił dla mnie Jezus na krzyżu. Nie globalnie, ale dla mnie osobiście. Jezus Chrystus to Bóg, który przyszedł na tą ziemię, aby zbawić człowieka. On, święty i czysty, zapłacił za grzeszną naturę człowieka, umierając na krzyżu Golgoty. Słowo Boże mówi wprost, że każdy zgrzeszył i brak mu chwały Bożej. Każdy, każdy, każdy. I ty i ja, i wszyscy potrzebujemy Zbawiciela. Ale Bóg tak umiłował świat, że Syna swego dał, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Możesz nie zginąć, ale mieć życie wieczne, ale musisz uwierzyć w Syna. Musisz uwierzyć w to, co zrobił dla ciebie Jezus. Człowiekowi naturalnie należy się śmierć ze względu na grzech. Ale tak jak wcześniej wspomniałam, Bóg tak umiłował ciebie, że Syna dał, abyś nie zginął. Ale w tym wszystkim jest twoja wolna wola. Bo Bóg bardzo to respektuje i od ciebie zależy, czy przyjmiesz ofiarę Jezusa osobiście do swojego życia. Ja 5 lat temu zrozumiałam, że mimo to, że jestem w miarę dobrze moralnym człowiekiem, że chodzę od czasu do czasu do kościoła, spowiadam się przed świętami, przyjmuję Eucharystię, czasami odmawiam różaniec, to ja, kiedy spotkałam się z Jezusem, kiedy Duch Święty przekonał mnie o grzechu, sprawiedliwości i sądzie, to ja wewnątrz siebie wiedziałam, że to nie o to chodzi. To nie chodzi o to, co ja robię, a czego nie robię i jak często. Ja wiedziałam, że ja muszę w tym momencie pojednać się z Jezusem, bo ginę. I to nie chodziło o to, jakim jestem człowiekiem, ale o to, że nie znam Jezusa. Pojednać się z Bogiem jest bardzo prosto. Człowiek ma takie coś, że albo czuje się niegodny, aby spotkać się z Bogiem, albo ciągle ma takie coś, że musi sobie na coś zasłużyć, ciągle się dostarać. Ale chcę ci powiedzieć, że to nie chodzi o twoje starania, ale chodzi o twoją decyzję. Jezus Chrystus umarł na krzyżu za twoje grzechy, za te grzechy, przez które ty idziesz do piekła. On wziął na siebie wszystkie twoje grzechy. On zna serce każdego człowieka, przed nim nic się nie ukryje. On wie wszystko o tobie. On umarł za każdy twój grzech. On poniósł każdą twoją chorobę. Po to, abyś tylko, kiedy ty w to uwierzysz i przyjmiesz, mógł być wolny od tej kary, która cię teraz obciąża. Każdy spotka się z Bogiem. Może nie myślicie o tym, bo jesteście młodzi, myślicie, że jeszcze wiele czasu przed wami, ale każdy spotka się z Bogiem i każdy zda sprawę ze swojego życia. Czy jesteś gotowy na to? Ja jestem na to gotowa. W 2015 roku spotkałam się z Jezusem i zostałam zbawiona. I może dzisiaj by dla ciebie dzień zbawienia. Wystarczy tylko uwierzyć prawdziwie. Prawdziwie uwierz w to, że Jezus umarł na krzyżu. Wziął twoje grzechy. I jeśli ty to przyjmujesz, to jesteś zwolniony z kary, która cię obciąża ze względu właśnie na ten grzech. Uwierz też w to, że Jezus wstał z martwych po 3 dniach i pokonał śmierć. I wyznaj swoimi ustami, że Jezus jest twoim Panem Zbawicielem. Jeśli zrobisz to szczerze, będziesz zbawiony. To jest prosta Ewangelia, która od tysięcy lat zbawia ludzi. Jezus jest potężnym Bogiem. W tym kraju przedstawiony jest jako martwa figura, do której mamy się modlić, a On i tak nam nie odpowiada. Wielu ludzi jest rozczarowanych tym niby Bogiem, bo wiele razy się do Niego zwracaliście i nie mieliście żadnej odpowiedzi. Ale ja wam dzisiaj mówię,
że musicie narodzić się na nowo, bo nie wejdziecie do Królestwa Bożego. Jeszcze dziś. Jeszcze dziś uwierz w Jezusa. Uwierz w Niego. W swoim sercu uwierz w Jezusa. A będziesz zbawiony. Będziesz zbawiony. Amen.